Pan Jezus dzisiaj w Ewangelii mówi, że jest prawdziwym krzewem winnym. Można powiedzieć oryginalnym. Pan Jezus definiuje, że nie jest żadną podróbką, zastępcą kogokolwiek. Nie jest towarem zastępczym. Rodzi się pytanie, dlaczego w dzisiejszym świecie, który jest tak zbudowany, jest tak idealny, to co dobre, oryginalne, markowe jest tylko dla nielicznych, to znaczy dla najbogatszych. Dlaczego to co jest normalne, bo jeżeli jest dobry but, który przepuszcza powietrze, gdzie noga dobrze oddycha, gdzie dobrze funkcjonuje, za niego trzeba zapłacić o wiele więcej. I wiem, materiały, robocizna i tak dalej, sposób wykonania, ale dlaczego oryginalność i markowość musi kosztować? Pan Jezus, kiedy przyszedł, to okazał się być oryginalnie dobry. I przyszedł do najbiedniejszych, do najuboższych, do tych, którzy źle się mają. Ich pobłogosławił. I dlatego wiara na poziomie spotkania z Panem Jezusem nie jest dla wybranych. Nie trzeba myśleć o tym, jak o rzeczywistości markowej albo rzeczywistości, na którą nas nie stać. Siadasz, zamykasz oczy, otwierasz serce i rozmawiasz z Panem Bogiem.